Jest wiele skutecznych strategii radzenia sobie z poczuciem smutku i przygnębienia. Natomiast pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to od wewnętrznego wglądu. Czyli musimy zobaczyć, czy to, że jesteśmy smutni i przygnębieni, przelewa się na cały nasz tydzień, miesiąc, a może i dłużej. Czy może regułą jest to, że od czasu do czasu jesteśmy smutni i przygnębieni, ale generalnie funkcjonujemy prawidłowo. Jeżeli zauważymy, że funkcjonujemy w takim stanie przygnębienia przez dłuższy czas, to zachęcam zawsze do tego, żeby poprosić o pomoc, skonsultować się ze specjalistą, z psychologiem, psychiatrą. Natomiast jeżeli to są okazjonalne rzeczy, czyli od czasu do czasu czujemy przygnębienie i smutek, to pomocna będzie aktywność fizyczna, pomocne będzie spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie z rodziną. To są takie momenty, kiedy możemy poprosić po prostu swoich najbliższych o pomoc i wsparcie. Również wszelkiego typu aktywność intelektualna, prawda? Jeżeli chodzi o łamigłówki, ale również nauka, czy nauka języków obcych, czy może to będzie też dobry czas, żeby zapisać się na studia i spróbować w taki sposób całościowy sobie poradzić ze swoim okazjonalnym smutkiem. Odporność psychiczna jest takim zagadnieniem, które pomaga budować nasze zasoby emocjonalne, poznawcze i społeczne. Jeżeli chodzi o budowanie odporności psychicznej, to tak naprawdę wszystko to, co robimy każdego dnia, będzie na to wpływało. Jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy są dla nas ważni, wartościowi, jeżeli otaczamy się pracą, którą lubimy, na pewno jesteśmy bardziej odporni psychicznie. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości otaczania się właśnie takim środowiskiem, które jest dla nas sprzyjające, to możemy korzystać z różnego typu ćwiczeń, chociażby ćwiczenia uważności, mindfulness, chociażby zajęcia właśnie rekreacyjne. Wszystko to, co wzmacnia nasz organizm, również wzmacnia naszą psychikę. Każda mała przyjemność będzie wpływała na to, w jaki sposób siebie odbieramy. Jeżeli mamy dla siebie czułość i troskę, jeżeli potrafimy dać sobie chwilę odpoczynku, chwilę wytchnienia, na pewno będziemy funkcjonować lepiej, na pewno będziemy zdrowsi psychicznie. Jeżeli zadbamy najpierw o siebie, to później będziemy mieć więcej siły i energii do tego, żeby zadbać o naszych bliskich, o naszych współpracowników i w ogóle o nasze otoczenie.